Tak blisko. Nie. Nie wiem, 5? Proszę, niech doleci. Ariel Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League Sideswipe. Dzisiaj ponownie zagramy sobie mecze rankingowe 1v1 aż do przegranej. Nasza ranga to platyna 2, dywizja pierwsza. Generalnie, no tak jak widzicie poza odcinkiem, to praktycznie w ogóle nie grałem, ale zobaczymy jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że będą same wygrane i odcinek będzie trwał 3 godziny albo i dni. Dobra, pierwszy przeciwnik i to jest, nie wiem, pierwszy ziomek, co ma trochę arabski nickname. Nie wiem jak to interpretować i też nie wiem jak ludzie grają, bo w sumie ten poprzedni odcinek z Ranked of 1v1 ze Sideswipe'a to nagrywałem dosyć dawno, tak w sumie. Ale to było zlagowane. Nie wiem, czy, ale chyba nie trafi tego, no nie ma boosta. O kurde. Dobra, ładujemy na 1-0, już mogę się skupić bardziej na gadaniu. Poprzedni odcinek ze Sideswipe'a wam się spodobał, tak jak powiedziałem. No więc nagrywamy dzisiaj ponownie też 1v1 aż do przegranej. Mam nadzieję, że też wam się spodoba i w ogóle dajcie znać, czy dalej chcecie, czy w ogóle dalej pykacie w Sideswipe'a, czy na przykład większość z was już sobie odpuszcza od gierki. No w sumie ciekawi mnie to. Dobra, fajna bramka, ładnie to zrobione, zyskaliśmy nie tylko tam reseta, ale również boosta. Okej. Okay. O, dobra, zepsułem. Ale też ciekawe jest takie coś, że zagrałem sobie z 4 gierki przed odcinkiem i w sumie za każdym razem grałem na tej wysokiej mapce, tak jakby już się nie dało trafić tej takiej niskiej. Nie wiem, czy to zostało zmienione, bo pamiętam, że na początku jak wbiłem platynę, to raz grałem tutaj, raz tutaj, chyba że to zależy, że na przykład trafiłem przeciwników ze złota i wtedy grałem na niskiej. O kurde, ale mnie na chwilę ścięło, ale dobra, bronimy. Nie wiem, trochę zagramy Kampa Gaming. Nie wiem, czy da się sprawdzić jakoś swoje opóźnienie, ale mam wrażenie, że są lagi w tym meczu. W sensie, nie wiem, pewnie to on ma lagi, bo widzę, że nick arabski jakiś. No, ale coś tutaj przycina. Okej, okay. Strategicznie. Sobie robimy pancake wznowienie. I też w sumie możecie dać znać, jakie wy macie rangi w tej gierce, bo no w sumie to jest bardzo ciekawe, na przykład ile osób ma jaką rangę, czy tutaj, co tutaj jest taką przeciętną rangą. Okej, okay. Dobra, obronione i to powinna być bramka dla nas. Dobra, jest 3-1, fajnie. Tutaj jeżeli się wygrywa, to jest naprawdę to giga przewaga. Można sobie zagrać defensywnie, wtedy tylko konturujemy go. I to jest... O! Dobra, wybronione? Czy nie? Dobra, on to jeszcze wybił. Elegancko. Okej, trochę się wlewam, ale działa. I bang, 4-1. Dobra, wygrywamy ten mecz, już raczej będzie wygrany, ale tak jak mówiłem, no... Tutaj jeżeli się przegrywa, to jest straszna lipa. On się poddał. No i więc idziemy do drugiego meczu. Platyna, drugi kwadracik. A i w ogóle jest event Lamarama, który się kończy za 4 dni. Czyli jak oglądacie, to pewnie albo się już skończył, albo się zaraz kończy. No ale ciekawe, w sumie to zapomniałem o nim, ale mamy takie evenciki, jakby ktoś nie wiedział. Kiedyś ten sam event był w zwykłym rokecie. Dobra, gramy dalej. No i dobra, drugie spotkanie, drugi przeciw. Oj, dobra, zasadził strzała potężnego, natomiast obronione i boję się podjeżdżać. Nie wiem, jakie zlagowane to jest, no nie, no uderzył mnie piłkę. Co to ma znaczyć? Dobra, poszebity. Ej, co jest? Zlagowane to jest. Teraz już nie wiem, czy to mój internet nie wyrabia, czy tutaj po prostu są serwery przeciążone. Dobra. Przebitka. Podbitka, boję się podjeżdżać i ładujemy na 2-0. Nie no, to było akurat fajne, tak idealnie się piłka nam podbiła. Ale brakuje mi trochę powtórek, w sensie, że w tej gierce nie ma replay po zagraniach. To by naprawdę było przydatne bardzo. Nie no, autentycznie to jest turbo zlagowane spotkanie, to poprzednie też było, tak jakby mój internet zawodził. Dobra, sobie lecimy. No, gość, ładuj. O, tracimy? Dokładnie, tracimy go na 2-1. Standardowo. O, to może być fajna okazja, Mr. Cookie. Czekajcie, sobie podbijemy wyżej. I kontratak? Proszę, niech to doleci. Dobra, 3-1, tak jak mówię. Tutaj jak wygrywacie, to jest tak banalnie, bo on musi was zaatakować i tylko robicie kontrę. No wiem, że to trochę jest takie lamusiarskie granie, ale jest to strategiczne, więc nie ma co narzekać. O! Okej. Okay. Nie wiem, co tu się stało właściwie. Przeciwnik mnie porobił chyba. O kurde. Ale naprawdę, strasznie zlegowane jest to. Mam nadzieję, że to widać na filmie, a nie, że tylko sobie gadam. Ale nie, jakby on to obronił. Jakie to było bliskie najlepszego save'a w życiu typa. Ale nie obronił, więc nie ma co gadać. Spróbujmy zrobić jakiś inny kick-off. O, na przykład taki. I teraz wielka przepychanka pod sufitem. Tylko po to, żeby spaść na ziemię i poczekać, jak on strzela samobuja, czy co? Okej, okay, podbita.
przebita i jest, 5-2 dla nas, idealnie wyszło. No i znowu się poddał. Nie no, to już przeciwnicy widzę, że są tacy, jeżeli przegrywają, powiedzmy 3 bramkami, to już chyba wolą się poddać i nie marnować czasu, bo wiedzą, że tutaj się bardzo ciężko nadrabia. No i mamy 3 klocek. No i dobra, mecz numer 3. W ogóle mam wrażenie, że ostatnio jak nagrywałem właśnie Sideswipe'a, to miałem katar i dzisiaj nagrywam Sideswipe'a i znowu mam katar. Pomiędzy nic nie miałem, także nie wiem, to jest jakieś... O kurde, przeznaczenie. Dobra, kopnijmy petardę. I nie mówcie, że to wejdzie. Ale kontra. Prawie straciłem bramę i jest tak z dystansu zasadzone. Nie no, elegancko. Tak można zacząć meczyk. I tutaj w ogóle macie dla pokazania jego autko, które jest z tego całe z tego nowego eventu. Także wiecie już, jak to wygląda. I w sumie wygląda to całkiem śmiesznie. Na pewno jak ktoś gra w Fortnite'a, to git. Ale to ewidentnie nie są lagi przeciwników, tylko moje. Albo serwerów, bo w każdym meczu są to takie mini przycinki, jak oni są przy piłce. No nawet teraz jakoś tak dziwnie to boostowo, ale dobra, już nie narzekam. O. Dobra, wywalił się. Szybki kontratak. Dobra, nie na tyle szybki, żeby mu władować. Ale może wystarczająco szybki, żeby obronić. O kurde, jak tepło! No co to ma znaczyć w ogóle? Nie, no niesamowite. Wcześniej jak grałem, z 2 godziny temu to nie było lagów, a tutaj jest masakra. Może dużo osób gra, fajnie by było, jeżeli te lagi by były spowodowane tym, że dużo ludzi gra w Sideswipe'a. Ale strasznie źle się to broni. O kurde, dobra, obronione. Okej, przebił, ale nie do końca. Ja to uderzam. Okej. Zróbmy, polećmy sobie na sufit, spadnijmy. Jakie, co to się stało? No nie wierzę, dobra. Kurde. Jak to ocenić, co to się wyrabia w ogóle? Podbijmy piłę i jeszcze, dobra, 3-1 dla nas. Nie no, idzie naprawdę fajnie. Ale denerwuje mnie to, że pewnie będziecie narzekali na to, że przycina ekran, ale to nie przeze mnie. O kurde, co to się dzieje znowu? No i tracimy go, ale na 3-2 przepchał nas potężnie. W ogóle dajcie znać, jakie jest wasze ulubione auto w Sideswipe. Ja sobie aktualnie pogrywam, co tu się wyrabia. Ja sobie aktualnie pogrywam Dominusem. No tak po prostu. Grałem kiedyś nim w rokecie zwykłym, teraz mi się fajnie tutaj gra i tracimy bramkę przez moją głupotę. Nie powinienem tak się rzucać do ataku, jak wygrywam. No i dobra, ale to i tak wygramy, zaraz zaatakuję go totalnie. Dobra, zróbmy jakąś taktykę. O, właśnie, taką jak ta. Tylko szkoda, że nie trafiłem. Chociaż on się chyba wywala. Albo nie, ma jumpa pewnie. No dokładnie. Ale już nie ma kolejnego. I to będzie go dla nas, tak? 4-3. Dobra, on strasznie nam oddał piłę. No i jeszcze nie miał boosta, także to była masakra zagranie z jego strony. No ale ja nie mam co narzekać, bo to dla mnie tylko i wyłącznie dobrze. I odcinek się nie skończy przynajmniej za sekundę. No i dobra, gituwa. Przybita? Nie. Wracaj na ziemię, Edek. Nie. O! Kurde, co to się stało? Jaki jestem głupi, że tą piłę mu w ogóle oddałem i tam podskoczyłem. Już miałem w głowie to, że strzelam samobuja, że dobiję tę piłkę do swojej bramki i po nie będę miał przyspieszenia. Ale dobra, wygrywamy. Może zaraz wleci platyna 3, chociaż nie wiem, czy się nie pojawi dodatkowy kafelek, bo chyba jest to zbugowane. W sensie, że powinna być dodatkowo tak jakby dywizja, ale tutaj nie pokazuję jej, dopóki na nią nie wskoczymy. No i dobra, mecz chyba numer 4. Znowu przeciwnik z autem z nowego eventu. To znaczy nowego, on już jest chyba parę dni, ale wiadomo, co chodzi. Z eventu Fortnite'owego. Dobra, skaczemy. Ja sobie zgarnę boosta sufitu. I oddam mu opena. Tracimy go na 1-0 raczej. No, dokładnie. 1-0 dla przeciwnika. No, dobra. Kurde, w ogóle... Dobra, nie narzekam. Już chciałem powiedzieć, że przeciwnicy kopiują moje niejeżdżenie do znowień, ale jak widzicie, my wiemy, co wtedy robić. Ładujemy mu bramę. Proszę. Dobra, zostawmy to. Przebijmy piłę. Może jakiś pinczyk. I jeszcze podlećmy. Nie! Tak blisko. Nie, jak to był idiotyczny samobój w Sideswipe'ie. Jak to boli jeszcze na tej wyższej mapie. Dobra, kopnijmy sobie fioletowym. Podlećmy. Może jakiś strzał. Nie trafiłem, co ja robię? Edek, skupienie. Nie, drugi samobój, jeszcze gorszy. Co ja odwalam? Nie, co za padaka. Nie wiem, mam platynę, a powinienem w silverze znowu siedzieć. Dobra, nie możemy na to pozwolić. Dobra, ładujemy mu bramę, dobrze. Nie no, zajebiście, to znaczy bardzo dobrze wyszliśmy z tego takiego utknięcia. Dobra, uderzamy. Proszę, dobra, 3-3, fajnie to nadrabiamy i czuję, że jesteśmy lepsi, no bo nie da się ukryć, to znaczy jesteśmy lepsi. Władowałem 2 samobuje, jest 3-3, więc tak jakby 5 bramek dla mnie, tylko 1 dla niego, jakkolwiek to brzmi. Dobra, przyjęte. Może jakiś bomber? Nie, to było tragiczne, tracimy gola przez to, co nie? No dokładnie, nie wiem. To jest tak ważne, żeby właśnie nie doprowadzić do takiej sytuacji, ale muszę przyznać, że spanikowałem i użyłem tego jumpa za wcześnie. Ale może się to dla nas nie skończy jakoś źle.
Dobra, przejbijmy go piłką. I flip! Może? Nie strzelaj. Dobra, dzięki ci. Nie, i tracimy gola. Dokładnie. To znaczy, no, dobra, tracimy już na pewno. W sumie chyba mogłem to obronić, jakbym prejumpował. Ale z jakiegoś powodu tego nie zrobiłem, jestem bodzikiem. Nie wiem, pinch? Proszę, niech doleci. Nie dobił tego. Proszę, wejdź piłko. No nie, najgorzej. Nie ma czasu. Ale ty kładuj bramę. No i przegraliśmy, najgorzej. No dobra, ale i tak nie było źle. No, strzeliłem dwa samobuje na koniec i dwie bramki mu dałem za friko. Ale generalnie odcinek by jesteśmy na plus. Nie można chyba aż tak bardzo narzekać. No jestem botem strasznym. No ja was przepraszam za to, co tutaj się odwaliło. No ale tak już jestem. Tak czy inaczej myślę, że możemy na koniec sobie zrobić jakiś tutaj opening tych srebrnych skrzynek. Ja się w międzyczasie będę już żegnał. Dajcie znać, czy chcecie więcej odcinków z Sideswipe'a w ogóle. Tutaj trafiamy opony, których nie chce nam gra pokazać, bo chyba serwery faktycznie są przeciążone. Nie no, bez jaj, serio, gierka nam nie chce pokazać, co to za opony? Dobra, może odrzucę, będzie łatwiej. Teraz mam nadzieję, że pokaże nam już, co trafiliśmy. O, dobra, teraz wszystko działa. Salty, to już chyba mam. Ale dobra, jeszcze parę skrzynek zostało. Tutaj żółw, też tu już chyba mam. Chyba jest bardzo mało przedmiotów generalnie w tej gierce, bo strasznie często się powtarzają te rzeczy, co się trafiło. Mimo, że nie mam wysokiego poziomu. Bąbelki, dopalacz. Tego w sumie nie pamiętam, czy już to miałem zdobyte. Ale jeszcze nam dwie skrzynki zostały, to może coś ciekawego wydropimy na zakończenie. Paski? To jest chyba do każdego samochodu z tego, co przeczytałem. To znaczy nie było napisane, że na przykład tylko do Octane'a. No i w sumie spoko, jeżeli to jest do każdego auta, to gites. No i jak widzicie, kolejny raz żółw, także serio, te przedmioty się chyba często powtarzają. No ale dobra, ja już nie będę przedłużał, dzięki wszystkim za odcinek, sub i like, elo.